To są wszystko chińskie produkty, tylko po prostu przetestowane, bardziej dopracowane i tyle, nie? Dla mnie już powoli trochę mało zrozumiałym pomysłem jest reanimacja tego trupa. Sporo osób może kupię po to, żeby je zniszczyć, bo tak, bo sobie może. Czemuż wyda? Nie, no super. Wydajmy sobie 10 tysięcy albo 5,5 tysiąca, a już tam młody. No i co, tym razem się udało zacząć wspólnie, czy nie? Dzień dobry, szanowni państwo, witamy państwa serdecznie w kolejnym odcinku Technologicznie Zakręceni. Ze mną jest oczywiście Grzegorz, ja jestem Bartek, witam państwa serdecznie po raz wtóry. Trafili państwo na niezwykły podcast o sprawach ważnych, nierzutkich, wręcz bym powiedział takich mięsistych, takich konkretnych ze świata technologii i nie tylko. No dokładnie, tak. Witam wszystkich, ja również, ja jestem Grzesiek, tak jak Bartek wspominał, po drugiej stronie oczywiście jest Bartek, jak to Bartek wspominał, więc żeby nie było. To ja się tu produkuję, żeby już olać. Żeby ładnie rozpocząć, a ja wiesz, tego, nie, taki dziwne słowo. Tak. A no dobra, wiesz. Nie no, ja okej, zwracam honor, jak trzeba, to trzeba, no, żeby się tradycji trzeba. Stało zadość. Dokładnie. Za Bartku, przejdziemy może od razu do tematów. Dzisiaj nie będziemy tam dużo tego, co tam u nas sobie lepiej ewentualnie popowiadamy na koniec materiału. Maszyna losująca, tak? Tak, maszyna losująca, zaczynaj. Losuj, wybieraj temacik. Są tematy, których może się nie wypowiem, są tematy, które się może wypowiem, więc dajesz. Jaka ja sobie tu muszę poprawić kołnierz? Niech będzie czwórka. Czwórka, która to była czwórka? Czwórka. A, DEAM, dobrze. Tak. DEAM, tylko to było DEAM, czyli... O Radeonam, dobra. Nie, to jest o rydzenie. A to jest o rydzenie, a tutaj mi czwórka wyskoczyła, czekaj, czwórka nie, a tak, no to o rydzenie, dobrze. To nie dobrze. Szanowni państwo, jak już wiemy, mamy platformę AM5 dla AMD. Ale jakimś dziwnym, dla mnie już powoli trochę mało zrozumiałym pomysłem jest reanimacja tego trupa, który bardzo dobrze zachował się, jeżeli chodzi o platformę, czyli AM4. Mm-hmm. I tam nagle okazuje się, że dostaniemy jeszcze jedną propozycję procesora. Ma być to niby rzekomo 5550X3D. Co jest dla mnie o tyle interesujące, że jest to troszeczkę procesor jakby taki, no, stricte uderza w stronę mainstreamu. No i 5500 to nie jest taki 5600, co nie? Taki, mm-hmm. taki jakby tutaj wersja jest, mi się wydaje, że tutaj są znowu Integry, które są wyłączone i coś tam pokombinowali z tym X3D. Tak samo było przecież 4500, co nie? Tak, tak, to było coś tam, tak, coś tam było kombinowane. To był z literką G najczęściej, więc to też... Mm-hmm. Tak. Ja powiem tak, wydaje mi się, nie chcę zbyć tego, ale biorąc pod uwagę praktyki AMD, to podejrzewam, że 5500 to będą 5800, wyłączone dwa rdzenie i być może obniżone taktowanie, bo coś nie poszło w produkcji. Typowy recykling AMD, ale cały czas, ja to popieram cały czas, nie, mimo wszystko. Nie, recykling jest dobry, zamiast to wyrzucać, to można to sprzedać, ale tak jak mówisz, no i może to być te 5800X3D, no bo tu mamy tak, 6 rdzeni, 12 wątków, czyli taka typowy segment mainstreamowy. Mhm. Do tego mamy przedział zegarów między 3.0 a 4.0 GHz, także to jest taki trochę biedny, ale nie odstaje jakoś znacząco od całej reszty. Taki Ryzen 5 700X3D ma bardzo bliskie zegary, ma taki sam bazowy, bo 3.0, clock, ale boost clock ma tylko o jedną dziesiątą, powiedzmy, wyższy. Dokładnie. Może to są kastraty właśnie po 5700 i 5800. No dokładnie, bo wiesz, prawda jest taka, że prawdopodobnie 5700 jest kastratem po 5800, w pewnym stopniu gdzieś tam musiały być po prostu niższe taktowania, a 5500, przepraszam, X3D będzie kastratem po 5700, gdzie mu ucięli dwa jądra, no po prostu, no i tyle, nie? Kaskadowy recykling.
Dokładnie, kostkę do wyrysy kliknie. To powiem ci, że oni w ogóle to powinni na początku wszystkie te topowe procesory puszczać, a potem, no, bo tu mamy w takiej cenie, powiem, 1200 zł za procesor, ale że tu będą wychodziły, gwarantujemy, że w najbliższym półroczu pojawi się jeden wykastrowany 5800 na przykład, tam jakiś inny, czy 7, teraz 800X, czy niech będzie. Mhm. No, to wtedy miałoby sens, że my jako konsumenci możemy powiedzieć, a dobra, AMD wiemy, że zawsze wypuszcza takie smaczki na później. No nie wiem, no dla mnie troszeczkę to jest no dziwne, 5500X3D, no tak nie brzmi to dobrze. Wiem, że były tak, jak mamy Ryzen 7 7500, tak, mhm. F. Czyli bez tej Integry, bo tam nie wiem czemu tak, akurat AMD przejęło nomenklaturę od Intela. tak. No, w tej kwestii, bo to tak ewidentnie, że to jest... mogliby to napisać C jak Castrat. mogli. No ale wzięli F, żeby F, było, że jest bez zintegrowanego układu graficznego. No, okej, jest to jakaś opcja. Może, wiesz, chodziło, wiesz, o fejko, wiesz, że po prostu że uwalili fejka, nie? Po prostu i musieli wypuścić takiego bez grafiki, nie? No, wiesz. Takiego fejka, no. Takiego fejka, no. Może niech dodadzą MMA albo coś innego. Dokładnie. Ale popatrz, tu mamy 5500, tak? Czyli to jest jakiś... Ja też nie rozumiem tej nomenklatury, jeżeli chodzi o nazewnictwo w tym momencie. Dlaczego tak... nie 5600 na przykład, nie? No właśnie, znaczy wtedy by sugerowali, no w sumie 5600X3D miałoby więcej sensu, bo byśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z segmentem tym mainstreamowym, czyli tym takim właśnie 612 od razu. Mm-hmm. Do tego X3D, czyli wiemy, że mamy więcej cache'u, chociaż patrząc po tych parametrach, ja tego nie widzę, żeby tu było więcej cache'u, jakkolwiek. Wiesz co? Powiem tak, nie, no jest więcej cache'u, bo ma mieć tyle samo cache'u, co 5700X3D, ma mieć 96 mega cache'u, 5500X3D, więc ma mieć tyle samo cache'u, co właśnie 5700, dlatego stąd moja ta sugeracja, że to jest typowy castrat po 5700, nie? No bo cache'u ma tyle samo, więc podejrzewam, że jest to ten sam procesor, dobra, tylko po prostu gdzieś włączonymi dwoma rdzeniami. Patrzy na tą samą rozpiskę, co ja? Chyba, że patrzymy na inną rozpiskę. Bo gdzie tutaj masz na jakie inne rozpisy? 5 tego, 5500. W ogóle to jest. 5600. Mhm. To jakby takie coś tutaj widzę. Bo tu jest właśnie, widzę, że też, że 5600, 5700. 5600 i 3D też był. Tam są takie ja same kerze wszędzie, no. Dobra, aha, jeszcze sobie. Ale widzisz, ale z drugiej strony. A widzisz, jeżeli faktycznie, bo był też 5600X3D. Miał wychodzić też 5600X3D. Ale właśnie faktycznie popatrzcie, dlaczego jest teraz 5500X3D? Bo 5600X3D miał bazowe taktowanie 3.3, boost 4.4, no, natomiast... To może być castrat po nim, co nie? Tak, może być castrat. Zegary, ale widzisz, pamięć poziomu L2, L3 jest taka sama dla wszystkich teoretycznie już tak, X3D. Tak, 6 i 8 rdzeniowych X3D, tak sama jest pamięć cache. I tutaj można powiedzieć, że ta rozpiska nam pokazuje kaskadę tych degradacji od 5800 na 5700, z 5700 na 5600X3D i 5600 muszą mieć jeszcze bardzo ten, tylko że mówię, mi się kojarzy seria 5500 z tymi castratami od Integry. Nie, 5500 on miał Integrę, znaczy nie, on nigdy nie miał Integry, bo seria 5000 tylko z dopiskiem G miała Integrę. Natomiast 5500 on był castratem w stosunku do 5600 pod względem właśnie pamięci cache, bo 5600 miał 32 mega cache'u, natomiast 5500 miał chyba 16 mega cache'u tylko, poziomu trzeciego. No, to pytanko teraz jest, państwo, w jakiej cenie zobaczymy tego procesora, bo dokładnie. No, wygląda to ciekawie, wszędzie masz 105 W, jeżeli chodzi o TDP, ale teraz jest to PBO Tuner 2.0, który pozwoli obniżyć trochę napięcia i to obniżyć temperaturę nawet o 10 stopni przy zachowaniu obecnej wydajności. No bo tu mamy tak, $229, tak, za tą wersję 5600X3D. To by chodziło o jakieś 892 zł, no to jeżeli byśmy przyjęli, że tu będzie 199 zł, dolarów, to mamy 7,5 stówy, to ja ci powiem, że za te pieniądze kupię już 5700XD na Allegro. A ja powiem ci, że za te pieniądze, to ja kupię 7500F'a i mam nową platformę. Dołożę do trochę więcej. Płytę i DDR5. No tak, jeżeli będę
chciał upgrade'ować mój obecny sprzęt, to wtedy tak, zgodzę się, że kupuję ten procesor. Natomiast gdybym chciał kupić nowy komputer, no to ja idę tylko w nową platformę. Dołożę do płyty głównej 200 więcej, do RAMu 100 więcej, więc cała platforma będzie mi kosztowała 300 więcej, ale mam nową platformę, która będzie wspierana przez kilka lat. Przepraszam bardzo, M4 jak widać nadal jest wspierany. Ale wiesz, i tak prawdopodobnie M5 będzie wspierana jeszcze dłużej, mimo wszystko. M4 jeszcze dłużej, jakby się śmiał, jakby już tak za 2 lata było. A, słuchajcie, wiecie co, puszczamy jeszcze tam X3D5G i cokolwiek. No, dokładnie. No trochę tak to wygląda, MD obiecało, że będzie platforma M4 długowieczna. Oj, i dotrzymuje słowa po stokroć, bo to są takie kwiatki, na które naprawdę już nawet nie chcę liczyć, bo to zaczyna być powoli męczące. No. Znowu wracamy do czegoś, co jest sprzed 3 lat mniej więcej. Tak, dokładnie. A teraz tak, wiesz co, patrzę na tą tabelkę, co tu mówiłeś, nie? I tak patrzę na tą tabelkę, to wygląda na to, że 5800 to był ten pierwszy, ten legendarny procesor z X3D cache'em, tak? Mhm. Więc okej, to jest podstawka. Natomiast procesor, który gdzieś tam powiedzmy nie wyszło coś pod względem taktowania, nie był stabilny na tych taktowaniach, które zostały wypuszczone 5800, wypuścili 5700 z obniżonymi taktowaniami. Natomiast procesor, który na taktowaniach był dobry, ale w którym gdzieś jeden czy dwa rdzenie nie działały, to wrzucili 5600 X3D, a z tego 5700 jeszcze wyszło na to, że któreś rdzenie nie działały, to puścili 5600. I to by się zgadzało pod względem taktowym, bo popatrzcie, 5800 X3D ma podobne taktowanie jak 5600. I wszystko jest o 100 MHz, powiedzmy, że ucięte. Ale przede wszystkim też patrzmy na pobór mocy. Bo jeżeli 5600 ma 105 W deklarowane, czyli faktycznie to jest jednostka ośmiordzeniowo 16-wątkowa, bo automatycznie taki procesor powinien pobierać, nie wiem, 95 W, choćby nawet te 10 W mniej, ale powinien mniej. Gdyby to była jednostka projektowana, bo normalnie to 65-watowe są. Tak, 5600 bez opisku 3D był 65 W. No. Dokładnie. I więc to w AMD akurat szanuje. I to, co się wylewa hejt teraz na 7 generację, czy Boże, już mi się powoli mieszam. Wylewa się hejt na serię 8000. Zen 9000. AM5, seria 8000, czyli to jest 9000, seria 9000. 9000, to jest seria, to jest Zen 5, czwórka, tak? Zen 5. Tak, bo Zen 3, tutaj mamy 5000, była Zen 3. 7000 to była Zen 4. Tak, to było 7000. To teraz mamy Zen 5. 9000. O matko boska. I oni po prostu dopracowali, nie ma tego wzrostu względem poprzedników, ale jest energetyczny wzrost, czyli znowu energetyczny, to co jest fajne. Zaoszczędzimy, ale to się fajnie kompensuje, jak masz Radeony, a akurat wychodzi się na zero, wiesz. Tak, dokładnie. Bo Radeony sobie lubią chapnąć się. Lubią sobie trochę. No, sobie tam. Pociągnąć z gniazdka wolą więcej. Dokładnie. Dokładnie tak, no. To jest racja. No to jak już jesteśmy tak przy tych Radeonach, to już przejdźmy do tych Radeonów. Dobrze, no, dobrze, niech będzie. Co tam o tych... O tych Radeonach, to tu pewnie więcej ty wiesz, bo to pewnie więcej czytałeś, bo ty lubisz się w czerwonych, jeżeli chodzi o karty graficzne. Tak, ani widu, ani słychu. Fajuz, 7... Nie. Tak. Aż tak się nie lubiłem. Bez półksiężyca i młota, nie? I młot. Dokładnie. 7400 i 7300, ani widu, ani słychu. Dlaczego, Bartku? No, nie widzę, nie słuchu, no. Właśnie widu i słychu, że jakieś takie coś tam się ma dziać w tym kierunku. Ja się tylko pytam, po co? Naprawdę, po co zapełniać segment, który już jest zapełniony w pełni, bo mamy 7600, który jest wystarczająco uniwersalną kartą za śmieszne pieniądze. No, chyba, że tam z arkami powalczyć. Chyba na niestabilność sterowników tylko. No, nie wiem. Albo zrobić coś... No ale tutaj według materiału, no niestety nawet TDP jest między 100 a 150 W, więc to nie jest OM taki, nazwijmy to, bez zasilania. Karta, która wkładamy do PCI Express i ona nam zasila te 75-watowe układy, bo taką właśnie kartą było 6400.
poprzedniej generacji. No, no. I tu bym się spodziewał, bo tam było TDP na wysokości 53 W, a tutaj mam między 100 a 150. No chyba, że to jest na razie tylko i wyłącznie taki mocny leak, który się nie potwierdzi i faktycznie oni zejdą jeszcze z tą z tym deklarowanym poborem mocy na mniej, bo naprawdę tutaj jakby wypuścili 7300 i 7400, no dobra, nie będzie to 7300 na początku RX-a z poborem mocy 7,65 W, do tego mamy AV1, to byłaby super konkurencja dla ARK-a A320 czy A310 chyba to będzie. A 310 mi się wydaje, że to było, gdzie też masz w dobrej cenie, bo około 400 zł kartę, gdzie masz AV1 A310, więc tu jest super sprawa i to ma pobór mocy 75 W maksymalnie, to jest low profile, tak samo jak 6400 było low profile, czyli do tych fajnych ITX-owych obudów by to pasowało, to też jest pożądana karta. Jakby AMD potrafiło wyprodukować kartę, która będzie wydajnościowo przy tych 75 W niską kartą, czy o tym niskim profilu, gdzie do tych małych obudów wpakować, to będzie hit. Tylko to powinni jedną kartę taką wypuścić docelowo, a nie kombinować, żeby wypuszczać dwie. Dla mnie to znowu są popłuczyny, tak samo jak cała reszta. Bo taki typowy recykling kaskadowy, no bo to tak to wygląda, że znowu PCB, znowu wyłączą ileś tam procesów strumieniowych, ograniczą ilość VRAM-u, chociaż 7600RX już ma 8 giga, tak? Czyli to jest takie moim zdaniem na granicy już opłacalności, żeby zakupować kartę. Jeżeli potrzebujesz do czegoś bardziej kreatywnego, do gierania, no to te 8 giga... No już się też robi mało. A dla pracy kreatywnej to już całkiem jest malutko w tym momencie. Powiem ci tak, nie wiem, znaczy teraz nie wiem dokładnie na jaką teraz ty tabelkę patrzysz, bo ja teraz patrzę na tą tabelkę, to tu jest podane, że 7300 ma mieć równe lub mniejsze niż 100 W, niż 100 W, a 7400 równy lub mniejszy niż 150 W pobór prądu. No dobra, między 100 a 75 to masz 25 W, to... Zrób taki downclock, a będzie wymagane zasilanie, na przykład jakby sześciopinowe, tak? Choćby nawet. Ale wiesz co, to nie, no, gdyby po prostu, powiedzmy, gdyby faktycznie zrobili 75W, bo chyba 75W daje samo złącze PCI Express. Tak, tak, o tym właśnie mówię. I bez dodatkowego zasilania, może by to jakikolwiek miało sens. Obroniłoby się to. Chociaż, wiesz, Decoder, encoder AV1, no tutaj ja wiem, też... ja to rozumiem wszystko. Ale biorąc pod uwagę to, jakie mamy mocne w tym momencie Integry i powiedzmy takie te 8000 seria, która ma dość mocne, wiesz, zintegrowane układy graficzne, czy takie 7300, które ma 6 giga VRAM-u... Oni chyba porównywali, że taka Integra z 8400, tak? Mm-hmm. Taki procesor jest? Nie pamiętam tam dokładnie. Chyba 8600G. 8600G? No chyba. To cyberpunka na niskich w 40 klatkach ogrywasz bez problemu. Tak, i to full HD i wiesz, to full HD. Bo ja ogrywałem cyberpunka na 3200G w 25-30 klatkach, no, 25 bardziej, no ale to było na 3200G, ile generacji starsze GPU, tak? No, dokładnie. I to był procesor czterordzeniowy. Czterowątkowy, żeby tego było mało. I dał radę na te, powiedzmy, 25 klatek ogarnąć, nie? Więc, no właśnie, więc pytanie jest o zasadność takiej karty, nie? No chyba tylko zasadność takiej karty jest dla osób, które mają starego peceta i powiedzmy mają tą tak zwaną starą i7-kę typu 2600 i tak dalej, nie? Bo no, ona sobie z taką kartą poradzi, nie? I będzie to działało jak żyw, nie? No nie poradzi sobie, bo jeżeli patrzymy na to, w jakim standardzie to jest produkowane, to ja założę się, że to będzie PCI razy 4 albo razy 8, no bo tak samo było z serią RX 6500 XT, tam było razy 4, jeżeli miałeś przepustowość tej generacji czwartej PCI, no to jakby uzyskiwałeś pełną przepustowość, a tutaj może być na takim starym sprzęcie już razy 4, to on często ma razy 2 PCI, to się... Nie, tutaj tu niestety, ale niestety nie zgodzę się z tobą. No nie, no pod tym względem może i tak, nie, ale...
No bo nie wierzę, że wpuszczą na magistrali PCI 3.0. No, a czy nie? No już nie. Znaczy wiesz, oni to puszczą, wiesz, te karty graficzne na pewno będzie, podejrzewam, że jeżeli będą chcieli uciąć ilość linii, powiedzmy na przykład na X4, tak, tak jak mówisz, to, będzie musiało być co najmniej PCI Express generacji czwartej, tak? Żeby to miało ręce i żeby nogi. Żeby to hulało z pełną wydajnością. Tak, dokładnie. Bo jeżeli puszczą to, powiedzmy, no to jeżeli by chcieli puścić na PCI Express 3.0, to musieliby wtedy puścić 16 i razy 8 co najmniej, tak? PCI Express razy 8 co najmniej. A i myślę, że na razy 8 się powinno zatrzymać, myślę, że mniej niż razy 8 nie zajdą, chociaż... Kurde, mogę się mylić, nie? Bo to mogą z czasem... takie odpady już, ale to jest taki naprawdę jest mocny decyzji. Chociaż no. z drugiej strony, jeżeli 7600 ma razy 8, to czasem 7400 może mieć razy 4, ale to by było naprawdę dziwne. Ale to do serwerów, to nie? Jakieś OM-y typowo. Może, wiesz co, do OM-ów tak, to jest bardzo, bardzo realne, ale nie wiem, mamy to szczerze? Dla mnie jest bez sensu w ogóle, że takie karty powstają, bo tak jak mówiłem, no. RX 7600 to jest taki naprawdę już dolna półka sensowności. No. Nie ma co. Już nawet ten 7600 XT jest dużo lepszą opcją ze względu na to, że ma 16 GB VRAM-u, ale wydajnością to wcale jakoś nie poprawia ta większa ilość, bo on nie obsłuży nawet tych 16. Bardziej do pracy kreatywnej się by nadawał wtedy. Zostanie karta, która ma 16, znaczy się... No. Nawet takie głupia RX 6700 XT ma ilość dość podobną procesorów strumieniowych, ma 12 giga tylko i wyłącznie. No i co? I to jest taki 7600 XT odpowiednik jego, który ma więcej VRAM-u. Mm-hmm. I tutaj jakby jest też, mówię, no, kwestia ceny, bo jest tańszy ten nowszy. No i to jest fajne. No tak, no, tak. No właśnie. AMD po prostu stosuje jakieś bardzo dziwne zagrywki. Mhm. Albo się zachłysnęli trochę tym, że mogą robić recykling, albo Nvidia im tak bardzo zabrała rynek, ze względu na to, że nie są w stanie konkurować na wypuszczać modeli, które są równo rzędne z ich topowymi flagowymi, tylko na przykład taki RX 7900XTX, czyli już w ogóle taki jakiś wypasiony, on konkuruje z RTX-em 4080. No, dokładnie. I to jest wszystko, co on tam może w rasteryzacji pokazać. A tam jeszcze 480 super, prawdopodobnie. I mamy 490, który w ogóle jest kosmosów. No. Także AMD to jest takie... No, dokładnie. Ogranicznie to. Ogranicznie. Tak dużo modeli wypuszczacie, które są naprawdę fajnie, bo zawsze macie tą serię taką potem jakby poprawkową, czyli te, jak mamy 6700 XT, to oni potem robią 6750 XT i te 50, które są po pełnych tych setkach, to znaczy, że to jest wersja jakby rewizja druga. Karty z pociągniętymi lekko za grami, albo więcej VRAM-u jest. Tak. No, powiem ci tak, to teraz jak dokładnie trzeba ten artykuł też przy okazji i tak widzę, że tutaj, że w teorii, tak jak jest napisane, że karty mogą być specjalnie zaprojektowane dla systemów OM-owych, tak, czyli po prostu no, tak mówiliśmy, no. OM-y robione przede wszystkim. Dokładnie tak. I to by się zgadzało, jeżeli w czasach jego wypuszczą, chociaż teoretycznie tutaj pisze in any case a Taiwanese website report that while there has been no news about the RX 7400 and 7300. Także wygląda na to, że nie ma takich newsów jak tako, więc jeżeli będą te karty, to będą one tylko raczej w wersji OM-owej. Przynajmniej, że nie ma tutaj... No, tak samo jak było wiele procesorów, które nagle wypłynęły do sprzedaży detalicznej, które nigdy nie miały być na tym rynku sprzedawane. No, czyli ta seria, tak. Choćby nawet Ryzena 4050, tam 60G. To było wszystko OM-y. Tak. Cała seria 4000, ale początkowo to były OM-y, tak, to fakt. Dokładnie tak było. Dobrze. Seria 4000G były to OM-y. No właśnie, jeżeli mówimy już o Bieda Edition, to powiedzmy o Bieda Edition by Biedronka. Bieda Edition smartwatche. Tak, wiedziałeś. Smartwatche, sprzęt audio i myszki. Bartku, co sądzisz o takich
właśnie sprzętach z takich firm jak sklepów, właściwie firm, sklepów, jak Biedronka, jakby typu smartwatche i na tego typu rzeczy, nie? Czy takie właśnie głośniki, jakieś słuchawki i tak dalej, nie? No, jeżeli patrząc na to, co jest w ofercie i ja tak znając pewne produkty, które miałem fizycznie u siebie, to dno dnów, to jest mało powiedziane. Kupiłem sobie kiedyś tableta z właśnie takiego dyskontu z Stonką. Za 399 zł chyba było, albo za 299 zł. Wydawało mi się super atrakcyjny, super elegancki i w ogóle wow, za te pieniążki HDMI miał wyjście, wow, okej. Okej, pierwszy rok, to w sumie jakoś tam jako zabawka gdzieś tam mogło służyć, ale tak, plastikowy ekran. A czy nawet się chodzi... Szkła, tylko... A, był pewien, oporowy był, ten na dotyk nie był taki, wiesz, nie było przez szkło, tylko, było, tylko szkło, musiałeś plastik, wcisnąć się... delikatnie, żeby ekran zareagował, tak? Aha. A to był to był tak zwany niepojemnościowy, tylko oporowy się to nazywał ekran. Może, nie wiem do końca. Lepiąca się obudowa po czasie. Czyli ten taki jakby warstwa ochronna się zdarła i taki był lepki plastik. A co najgorsze, to jeszcze były pół biedy. Mhm. Zero aktualizacji, zero wsparcia. Okej. I to było największe rozczarowanie, że nie mogłem zaktualizować sobie tego oprogramowania do jakiejś stabilniejszej wersji, bo w tym momencie on mi się na przykład cały czas resetuje. On wyskakuje, że on nie może odpalić aplikacji i jest nagle błąd jądra, reset. Nie jestem w stanie na przykład nic zrobić, ani przeglądać. A chciałem ten tablet korzystać tylko jako taka forma, nie wiem, oglądania filmów, ewentualnie przeglądania internetu już. Żeby nie było. A to z 2015 roku, czyli to już 10 lat będzie prawie. Yeah. No to już troszkę, no. To już troszkę. Wiesz co, ja pamiętam, a propos tabletów, tak nie mówię jeszcze o doświadczeniach z tego typu sklepów ze sprzętem, tylko bardziej o takich właśnie doświadczeniach tabletowych, z tanimi tabletami. Pamiętam swego czasu, pamiętasz, w Plusie były te promocje Obama, że mogłeś mieć w jednym abonamencie dostać telefon i tablet. No coś takiego przez jakiś czas faktycznie było. No to było, wiesz, to było lat temu XXY i tak dalej, więc to było, nie wiem, 2011 rok, gdzieś w tych granicach. I ja pamiętam wtedy, wziąłem chyba Xperię, kurczę, to była, Jezus Maria, Sola, Xperia Sola, tak się telefon nazywał. I do tego dostałem tableta Kiano. I powiem ci szczerze... O, Kiano, marka mi się podoba, taka budżetowa. No, powiem ci, że ten tablecik był naprawdę spoko, nie? I dość chwilę on tutaj funkcjonował i działał nam dość fajnie, przyjemnie. I kurde, nie wiem, potem się coś z nim stało faktycznie, bo gdzieś chyba upadł kilka razy i tak dalej, gdzieś tam się z obudową coś podziało i coś się popsuł w ten sposób, ale generalnie był fajny. Więc jeżeli chodzi o takie budżetowe rzeczy, to czasami są ok, ale bądźmy szczerzy. Takie rzeczy jak smartwatch, który kosztuje 99 zł, no to raczej rarytasem nie będzie, że tak to określę. No, no nie będzie, ale nawet smartbanda byś kupił za... Ja chyba kupiłem smartbanda, wiadomo, Xiaomi. Xiaomi lepiej. Za 104 zł, a 7K. Hmm. Tak, ale to jest jednak smartband. Mimo wszystko to jest smartband. Smartband, oczywiście. To jest troszeczkę jednak inna... No i też produkowany, tłuczony w... W takich ilościach, tak, że to... W miliardach wręcz. W miliardach. Wiesz, no te tanie urządzenia to są często gęsto rebrandy, co nie? Tylko gorzej wykonane, ale bez tańszych rzeczy. Czy elementów, w sensie materiałów. Wiesz, bardzo często właśnie te wszystkie sprzęty typu właśnie Kiano, czy ten polski Kruger Mats i tak dalej, nie? To są wszystko chińskie produkty, tylko po prostu przetestowane, bardziej dopracowane. Powiem ci, że i tyle, Kiano, nie? Jeszcze się broni. Jeszcze to jest taka przez jakiś czas... Ja widziałem te urządzenia, one nawet były w cenie 1300 zł, na przykład ultrabooki. Faktycznie cieniutkie, sobie myślę, no nie wierzę, że to po prostu działa dobrze. I do takich naprawdę domowych... typowo działań, typu internet i ten, to sprawowało się rewelacyjnie. Było lekkie, małe. Wiem. No i zgadzam się, wiesz co, to Kiano, ale w ogóle, bo taka druga ciekawostka, ale tak z ciekawości przeglądałem. Żeby nie było, że broni jakiejś marki, tylko mówię, no ta mi się wydawała taka troszeczkę solidniejsza, jakby taki 6+. 6+, no. Ale wiesz, Kiano do tej pory funkcjonuje.
jako marka. Co ci powiem taką ciekawostkę, bo sam tak przyglądam sobie jakieś tam, tak z głupoty, nie wiem dlaczego, przyglądałem telewizory w Polsce, takie tanie, najtańsze Smart TV 40 cali, nie? Ile mogą kosztować, nie? No i patrzę, tam są jakieś tam Smart TV za 1000 zł, niech czasami nawet poniżej 1000, i jeden z tych właśnie w okolicy 1000 zł, oczywiście marka Canon, tak żeby było ciekawe, więc w dalszym ciągu marka istnieje, nie? Tak abstrahuję. Tu bym się bał kupować taki telewizor, żeby ten smart się nie okazał po prostu wtopą taką totalną. Coś w tym jest, a że testuję teraz pewien projektor, to no, ten smart tam działa strasznie, więc to już taka inna historia. Ale nie, żeby było też jasność, nie wszystkie tego typu produkty z takich sklepów muszą być dziadowskie. Czasami na przykład właśnie tutaj też na przykład jest głośnik Bluetooth, który ma być Bluetooth 5.1 za 79,90 zł. I paradoksalne jest czasem jest to, że taki głośnik, on może być z jednej strony czasami może być absolutnie tragiczny, a czasem może być całkiem niezły. Tak jak tu właśnie mówiliśmy na przedkaściu o te słuchawki. Za te słuchawki są bezprzewodowe TWS-y, dałem okolice 100 zł, przeliczałem na złotówki, bo to było 20 funtów. I jak zacząłem słuchać tak muzyki, bo też robiłem taki większy test słuchawek, zacząłem słuchać muzyki na nich, to oni tego nawet nie zauważyli. Dopiero później wziąłem te słuchawki gdzieś tam w plener, słucham i leciała jakaś piosenka, w której było gdzieś więcej wysokich tonów. I ja nagle nie mogłem wytrzymać, wyciągnąłem słuchawki z uszu, bo mi tak świszczały, nie? Wysokimi tonami. Matka. Myślę, o matko, właśnie, dobrze powiedziane, nie? I tak patrzę, dobra, equalizer od razu na telefonie, zbiłem maksymalnie, praktycznie w dół, jak się dało, wysokie tony, podbiłem średnie tony, niskie tony były w porządku i tak zostawiłem. I powiem ci, że sumarycznie to nie brzmi źle. Jak za 100 zł, to jestem w szoku. A co zabawniejsze, one mają aktywną redukcję szumów. Ja słucham. Ja wiem, że są takie marki, które potrafią zaskoczyć. Ja tak się ostatnio przekonałem o moich słuchaweczkach, które tam chyba już na jakimś podcaście się chwaliłem, że kupiłem. No tak. I za te pieniążki, co ja dałem za 119 zł, no, sztos. No. Nie ma lepszej jakby jakość mikrofonu z tych słuchawek. Jakość noise cancellingu. Wygrywa w tej cenie. I tu mam drugie słuchawki, nie? To są Skullcandy. Przypomniałem sobie nazwę, bo zawsze mam problem z tą marką. Skullcandy. Ja je kupiłem na lotnisku, bo zapomniałem wziąć swoich słuchawek z domu i po prostu kupiłem na lotnisku, jak leciałem do Polski, żeby mieć co robić w samolocie. Ja dałem za nie chyba 30 funtów. Ale one mają naprawdę fajny dźwięk, te słuchawki. To jest, kurde, zaskakujące i szokujące, że słuchawki za 30 funtów, 350 zł, kupione na lotnisku, mogą mieć fajny dźwięk, nie? Więc... Wiesz, nie wszystkie rzeczy, które są tanie, muszą być złe, ale raczej z gruntu jakby przekonuje się na swojej skórze, że nie są dobre. Tak, raczej tutaj tak. Mamy ten głośnik, o którym mówiłeś, no niby 20 W mocy deklarowanej, ale to jest tak, ja bym to przez pół brał. To na pewno, to nawet nie wiem, czy nie mniej jak przez pół. Głęboki bas, TWS, jak już widzę gniazdo microSD, to i AUX. To jest z jednej fabryki, to tam dodają tylko inny panel z tyłu, trochę więcej elektroniki, to jest straszne. Jakby tego może nie było, to bym powiedział, okej, to może mieć szansę mieć lepszą elektronikę niż wszystkie techniczyki. Jakby to jest ta wersja troszeczkę lepsza. Lepsza, tak. Mhm. Ale raczej to mam problem. Na ilość gadżetów, ilość możliwości zazwyczaj się nabieramy i... No ale 79 zł, umówmy się nawet na dwa sezony, żeby sobie kupić takiego boom głośnika, żeby było... Wiesz, na upartego, można. Za 79 zł, to na upartego nawet na jednego grilla na podwórku i już jest dobrze, nie? Kto wytrzyma i umili nam zabawę, nie? Grzesiu, tutaj trafiliśmy na Bogola jakiegoś. No ale nie, na Bogola to nie, no wiesz, to bez przesady, no ale wiesz, no ja wiem, że... 70, wiesz, no, tak naprawdę to nie są teraz duże pieniądze, 79 zł, nie? To są tragicznie małe pieniądze. Jak ja za 100 zł z hakiem zrobię zakupy na 2 dni i sobie myślę, co ja dom przyniosłem. No, dokładnie. Nic. Dokładnie. Ale to chyba każdy Polak wie, że trzeba pomarudzić na tak drogo. Dlatego faktycznie 78 zł brzmi atrakcyjnie. Dokładnie. Ja myślę, że ten pasek LED, który się świeci jak napieprza basen, to
Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie to, co lubimy. A myślisz, że narzekają na drożyznę osoby, które licytują smartfony na aukcjach OLX, czy tam na różnych miejscach smartfony po zawodnikach Igrzysk Olimpijskich? A no, słuchaj, no to jest w ogóle fenomen, że taka była bieda na tych Igrzyskach Olimpijskich. A tutaj jakieś złote, limitowane flipy szóstki wyszły, że każdy dostał. No, pomyślałem, elegancko, no. Ile taki flip 6 mógł kosztować? Wiadomo, że producent, żeby się zareklamować, pewnie za darmo użyczył. Jako sponsor. Oczywiście, tak? Że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście oni dostali to darmo, jak najbardziej. Chociaż na dzień dzisiejszy, jak patrzę, że to jest około 5750 nawet do kupienia, to jest zwykła wersja. No to elegancko. No taka cena jest kosmiczna. A dodajmy do tego, że jest to limitowana edycja, która ma wygrawerowane logo Igrzysk Olimpijskich. Paris Edition. Tak, Paris Edition. Dokładnie tak, więc no słuchajcie, i patrzymy tutaj sobie tak na te aukcje, które są tutaj wyrzucone w screenshotie w artykule, to tak. Edycja olimpijska Samsung Galaxy Z Flip 6. Licytacja 4 dni do końca, 9848 zł i 26 groszy. Mm-hmm. Tak, kolejny Z Flip tego, zapieczętowany z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Najlepsza oferta na tego 9565 lub najlepsza oferta. Na razie nie ma tutaj więcej informacji, ale wysyłka z Wielkiej Brytanii. Tak, obserwujących 13 Z Flip 6 Paris Edition 2024 12875 zł. Co ty, Bartku, na cenę tego typu wypowiesz? Ja umówmy się, że wszyscy Państwo, którzy jakby są obyci w świecie, to wiedzą, jakie była ta igrzyska we Francji, w Paryżu. Ja myślę, że no to jest po prostu ta dywidenda wypłacana tym zawodnikom za szkody moralne. Kartonowe łóżka, plastikowe materace, czy co tam jeszcze było, i za jakby całą oprawę audiowizualną, którą tam mieli. No. Jak się okazuje, niestety, ale kurczę, no trzeba to powiedzieć, jakieś w cholerę przekrętów było. Nie dość, że sama oprawa rozpoczęcia igrzysk była słaba. Ja sobie tak myślę, jak można wciągnąć flagę do góry nogami, no why? To już pierwszy red alert. Potem parada inaugurująca, czy tam to cały wstęp, no to też było grubo. Więc jakby też bym chciał to sprzedać jak najszybciej się i tego zapomnieć o tym, że to okolebia miało miejsce. Powiem ci tak, ja na całe szczęście igrzysk nie śledziłem, tylko co mi się gdzieś tam obiło o uszy, to raz, że tam taka sytuacja pani, oczywiście serdeczne gratulacje pani Julii Szeremecie, tak, i za złoto właściwie można by tak określić, nie wdawając się dokładnie w dyskusje głębsze. Oczywiście nie wdajemy się w głębsze dyskusje. Powiedzmy tak, pani Julio, zdobyła pani białe złoto na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu. Dokładnie. To określmy. Natomiast w kwestii, tak samo gdzieś tam słyszałem, że wiadomo, że siatkarze też chyba srebro zdobyli, więc spoko, fajnie, ale powiem ci, że jakoś kompletnie gdzieś mnie to przeszło bokiem. No, tak jak rozmawialiśmy na tym podcaście, wiadomo też ta sytuacja z komentatorem igrzysk była wesoła. Ale już ponoć wrócił do łask. Tak, wrócił do łask. Ej, powiem ci szczerze, ja na jego miejscu bym się teraz odwrócił i bym podziękował za współpracę, za piękne lata wspólne i tyle. Nie bym nie wrócił do nich. No ale to ja. Mniejsza o to. W każdym razie, no, nie śledziłem, ale słuchaj, myślę, że sporo osób będzie chciało takie smartfony kupić, które mają gdzieś tam loga i tak dalej, tego typu rzeczy związane z igrzyskami. Mimo wszystko,
sporo osób może kupi po to, żeby je zniszczyć, bo tak, bo sobie może, czemużby nie. Ale dzięki... Nie, no super, wydajmy sobie 10 tysięcy albo 5500, a już tam młoteczek. Dziękuję. Dokładnie, nie, ale no, wiesz co... Dobra, już, no to już naprawdę musieliśmy żyć w kraju tak skorumpowanym, gdzie jest biedni, bogaci, nie ma kto. Ale to nie, sporo osób może kupi po to, żeby je zniszczyć, bo tak, bo sobie może, czemużby nie. To jest jeszcze, po całym świecie sprzedają tego typu rzeczy. Wydajmy sobie 10 tysięcy albo 5500, a już tam młoteczek 3900 kupić, czyli dużo poniżej ceny, że tak powiem, detalicznej w sklepie. Także ciekawe, co ten telefon musiał przeżyć. No. Wiesz co, myślę, że on sobie... Do negocjacji jeszcze, 3,5 byśmy tak, mogli negocjować. Myślę, tak, ale z drugiej strony myślę, że ona w 90% też te telefony z takich, że były w ogóle nie używane, albo tylko były używane po to, żeby pokazać się na jakichś konferencjach prasowych i nic więcej. Nie. No, a pytanie też jest takie, czy Samsung stwierdził, że skoro i tak musi dać za darmo, to czy nie da jakieś po prostu takie egzemplarze, które nie są do końca w 100% sprawne, tylko nadrukujemy sobie logo olimpiady, datę i damy więcej miedzi, żeby było bardziej złote. No nie wiem, powiem ci szczerze, to też jest ciekawe. Tak, no nie, taka luźna sugestia. No, powiem ci tak szczerze, rozumiem, że ktoś sobie chce to kupić i takie coś na pewno, w mojej ocenie mimo wszystko, jest na pewno warte więcej niż zwykły smartfon. To nie chodzi już o wartość samego smartfonu jako urządzenie, tylko jakby nie patrzeć wartość kolekcjonerską, tak? I rozumiem, że takie ceny potrafią być po 10 tysięcy złotych za taki smartfon, no bo no jednak jakby nie patrzeć, igrzyska zdarzają się raz na 4 lata i to jest coś limitowanego pod te konkretne i tyle, tak? Więc rozumiem, że takie coś występuje, takie ceny są, tylko jeżeli faktycznie to na przykład dostaje zawodnicy, to mogli zrobić z tego fajną akcję i zrobić jakieś cele charytatywne, a myślę, że im specjalnie funduszy nie brakuje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zawodnikom, komu? Nie? Zawodnikom, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, tak powiem. Nie. Tutaj niestety, ale muszę cię rozczarować. Rozczarować, tak. Bo część w ogóle naszych zawodników dostało stroje 2 dni przed wyjazdem lub dzień przed wyjazdem. Także sorry, ale nie. Dobra, nawet macie rację, sprzedajcie i zaróbcie na tym jak najwięcej. Dlatego się śmieję, że to jest jako taka dywidenda, żeby się odbić za te wszystkie niedogodności. Ale proszę bardzo, Samsung jest na OLX-ie Poznań, Chatowo, z 5 sierpnia, za 3900 dalej ten Z Flip 6 do sprzedania. Jakoś dziwnie jeszcze nie zszedł, co nie? Dzisiaj 13 za takie pieniądze. Dokładnie. Podróbek z AliExpress musiało przyjechać. No to wiadomo, że tak. Dokładnie, że tak. No, a jak już tak mówimy o AliExpress, to przejdźmy do chińskiej firmy, która nam mówi o bezpieczeństwie, a dokładnie o Huawei, która mówi nam o bezpieczeństwie, o tym, że nie jesteśmy bezpieczni w sieci, dokładnie rzecz ujmując, chodzi o sieć publiczną, gdy logujemy się do publicznych hotspotów. Ale to jest normalnie dzik przejść dzisiaj. Tak jest. Szanowni Państwo. Załamałem Bartka. Nie, bardzo dobrze, bo jakby naturalnie wyczuwasz momenty, kiedy należy zmienić temat i jest to jakby uzasadnione, no, wiesz, łączy nam się to. Ja już tak od 5 minut szukam, wiesz, zaczepki do tego, żeby przejść do kolejnego tematu. A wiesz, dobrze zaczęło gadać o tych telefonach. Nie, no dobrze się gada. Pogwarzył. Dobrze, ale tak jak mówisz... Bezpieczeństwo sieci publicznych Wi-Fi, no i tutaj jest dobre, że tak powiem, pytanie, na ile ono jest faktycznie możliwe? Nie jest. No i to jest dobra odpowiedź, bo jakby nie patrzeć, sieć publiczna wiąże się z tym, że każdy ma do niej dostęp, na przykład u mnie w sklepie, w tak zwanym zakupowym świecie, to sobie po niemiecku sobie tam będzie wiedział, o co chodzi. Mam sieć otwartą, gdzie mogę się zalogować, żeby sobie sprawdzić gazetkę, ewentualnie tam właśnie zapłacić DIK-iem, czy tam zapłacić tym NFC, bo tam czasem potrzebuję, żeby sprawdziło z internetem, z bankiem, ale jest dostęp na sieć publiczna. I teraz tak, czy mój telefon jest bezpieczny, czy moje urządzenie multimedialne jest bezpieczne, czy mój laptop jest bezpieczny, no umówmy się, nie jest. Nawet antywirusy, które są aktualizowane codziennie, nie mają do końca aż tak
nowych tych wszystkich zagrożeń zainstalowanych, w sensie do wykrywania tych algorytmów, żeby wiedziały, że akurat tak, a nie inny plik danych jest potencjalnie problematyczny, bo może być zawirusowany. I nawet tutaj już Grzegorzowi, że tak powiem, oddam prym, bo wiem, że chcę powiedzieć o VPN-ie. Tak, czy to jeszcze sekundkę do VPN-u, za chwilkę do tego dojdę. W każdym razie to nawet nie chodzi o to, że antywirusy, że możemy mieć nasze urządzenia zostaną zainfekowane w tej sieci publicznej, tylko po prostu zostaną przechwycone strumienie danych, które wysyłamy, które odbieramy, czyli inaczej mówiąc, jeżeli będziemy się logowali poprzez hasło do konta bankowego, to może zostać to wszystko przechwycone pomiędzy w trasie. No i właśnie. Wydawałoby się, że takie coś od takiego czegoś zabezpieczy nas VPN, który szyfruje połączenie. Tak, oczywiście. On to szyfrowanie, czy to połączenie szyfruje. Teoretycznie szyfruje to połączenie między naszym urządzeniem a tam serwerem, tak? Ale mimo wszystko, w dalszym ciągu, jeżeli ktoś będzie na tyle sprytny w naszym w sieci lokalnej, tej powiedzmy publicznej sieci Wi-Fi, który będzie na tyle sprytny, to jest w stanie cały ten ruch przechwycić i go nawet i w późniejszym czasie rozkodować. Dokładniej nie znam się, ja nie jestem specem od bezpieczeństwa w sieci, w każdym razie po więcej odeślę was do Mateusza Chrobaka, on zrobił bardzo fajny materiał na ten temat, na właśnie temat VPN-ów i bezpieczeństwa w sieciach publicznych, bo są one często reklamowane przez wielu influencerów właśnie w sieci VPN, wszystkie te aplikacje VPN, jako to, że no, jesteś bezpieczny w sieciach publicznych, a okazuje się, że nie do końca i da się to wszystko przechwycić, bo gdzieś tam w sieciach, w tych zabezpieczeniach w sieci jest jakiś błąd, który jest od lat, który wszyscy wiedzą i który łatwo wykorzystać i można pominąć VPN-a. Nie wiem dokładnie już tam dokładnie jak. Wróć sobie do tego materiału Mateusza Chrobaka. Tam się dowiecie naprawdę dużo na ten temat. Ale tak. Ja proponuję, że tak powiem, cebulkę zainstalować. Tak, wtedy już prędzej jesteśmy zabezpieczeni. Tak, cebulkę tak. Dokładnie. Dla tych, co nie wiedzą, to chodzi o sieć Tor. Tor, tak. Sieć Tor, czyli inaczej mówiąc Dark Web. Zareklamowałem, nie? Ale w ogóle zareklamowałem, znaczy nie? Rozśmiejmy się, bo możemy korzystać z Dark Web, bo faktycznie, no bo mamy dzięki tej sieci możliwość, ale też możemy z normalnych stron. Oczywiście tak. Zasada jest taka, włączamy VPN na Tor, bo to też jest VPN, i czekamy 15 minut, żeby ilość danych, która wymieniona między komputerem a serwerami, jakaś ilość przeszła, wtedy jakbyśmy od razu zaczęli korzystać, to jesteśmy łatwo do wychwycenia i tak naprawdę ten Tor to nam nic nie da. Tak, trzeba trochę to... tych danych przemielić, żeby nas ukryć w tej sieci. Że tak teraz... Dla tych, co nie wiedzą, bo ja wiem, że ludzie są, a mam Tora, to ja już jestem bezpieczny, no ja włączam przeglądarkę, nikt mnie nie ruszy, nikt mnie nie podgląda. Zacytuję teraz Shreka i to, co mówiłeś o cebulce, czyli Tor. Tor ma, jest jak cebula, ma warstwy, ale żeby te warstwy się narodziły, no to powiedzmy sobie, sadzisz cebulę i ona dopiero z chwilą narastają te warstwy. I tak mniej więcej jest Torem. Ono się tam odbija od tych dalej i te wszystkie warstwy narastają i tak tym jest. Ciężej cię wyśledzić. Tworzyć kącik ogrodniczy. Która dzisiaj cebula zasadzona? Tak, Grzegorzu, popatrz, jaką mam piękną szeflerę. Dokładnie. Ty się śmiej. W tamtym roku na wiosnę moja żona na oknie w mieszkaniu posadziła sobie pomidorki i te cztery zjedliśmy, więc krzak pomidorów. Żyjesz, czyli był jadalny. Był jadalny, ale wiesz co najzabawniejsze, jak patrzyłem z zewnątrz, to się bałem, że za chwilę będziemy mieli nalot Matrixów na chatę. Czego? Matrixy to jest tam jedyna policja z bronią w UK. Proszę mi to rozwinąć. No bo te krzaki dziwnie wyglądały za oknem, wiesz? Te krzaki po prostu dziwnie wyglądały za oknem, to nie, taka więc... jakby taki trochę... Znaczy, ja się śmieję, że Matrixy, bo to oni nie są antynarkotykowi, nie? Ale generalnie chodzi, tego... No. Oni latają dronami w Ameryce i patrzą po dachach budynków, który jest cieplejszy. Tak. Na tej podstawie selekcjonują, gdzie mają wejść, żeby ewentualnie sprawdzić, czy nie ma nielegalnych plantacji... zielistki. Tak, zgadzam się i tutaj robią to samo. Teraz faktycznie latają dronami. Bardzo często sobie widzę, jak nad jakąś częścią miasta w kółko sobie lata zielone światełko. To zazwyczaj samoloty mają niebiesko-białe.
wraca zielone. Okej. Okay. A to jest teraz, a jak się wprowadzaliśmy tutaj, to na okręgu nad osiedlami latały helikoptery. To było noc w noc, przez całe wakacje bardzo często latały sobie helikoptery po prostu nad osiedlami, nie? I robili to samo. No a teraz mają drony od tego, więc sobie dronami. No cóż, czego to nie wymyślam urzędnicy, żeby tylko zarobić trochę grosza na rzeczach, które są powiedzmy, że szkodliwe, ale nie aż w takim stopniu, żeby z tego robić problem. Bardziej moim zdaniem szkodliwe jest przewlekły alkoholizm oraz palenie tytoniu. No, coś w tym ale jest. Ale wiadomo, coś w tym jest, każde używki są dla ludzi i dla ludzi. Tak, no wiadomo, że tylko trzeba umieć z nich korzystać, tak? Jak to tak mawiając w jednym podcaście, trzeba uważać. Mówię tutaj o zgrzycie, oni zawsze mówią, trzeba uważać. Ze wszystkim, tak samo z używkami, trzeba uważać. O, tego nie znam podcastu. Nie znasz? Nie też? No, to na mniejsze o to tam kiedyś. Sobie tam zobaczysz, jak będziesz miał ochotę. Dobrze, myślę, że co, Bartku, tematy chyba wyczerpaliśmy, nie? Takie dzisiejsze, nie? Więc... Znaczy, aha, mamy dobra. Oczywiście dla Państwa w obwodzie jeszcze jakieś tematy, ale czas jakby naszego przewidzianego podcastu właśnie jakby uzupełnia, wypełnia się do końca, także uważam, że też nie ma co przeciągać niepotrzebnie. A tak, a w kwestiach, tak jeszcze powiedzmy sobie tak szczerze, jedną kwestię, w kwestiach premier AMD pewnie się wypowiemy, gdy będą już wszystkie premiery, gdy będziemy mieli wszystkie testy wszystkich procesorów, a nie tylko pewnej grupy procesorów, tylko będą już wszystkie, a nie tylko te najtańsze, to wtedy się wypowiemy jako całość. I jeżeli chodzi o imbę Intela, to myślę, że też gdy... Bo to, temat rozwojowy. Tak, temat cały czas rozwojowy, więc się też wypowiemy, jak będziemy mieli takie pełne, powiedzmy to, kompendium wiedzy. Wtedy się może zrobimy właśnie taki podcast typowo AMD kontra Intel i drama Intela. Kto bardziej i, wtopił. Tak, kto bardziej wtopił. Czy AMD dając 4% wydajności więcej, czy Intel nie dając w ogóle wydajności więcej, a wręcz zabierając tą wydajność po 2 latach od premiery. Nie? No to tak, słuchaj, tak. To już sobie odpowiedziałeś, dając 4, a zabierając... Nie, ale dobra, to wolę więcej, bardziej energetyczno żrące procesory, które mają mniej FPS-ów niż mniej żrące procesory, które mają niewielki przyrost. No nie, no słuchaj, dyskusja na porówno będziemy dokładnie się bić. Tak, dokładnie tak. A jeszcze taka kwestia tych kwestii tych sieci publicznych. Słuchajcie, nie logujcie się, jeżeli... Będziecie w jakimkolwiek sklepie, nie logujcie się do aplikacji bankowej, nie logujcie się na żadne strony internetowe. Po prostu nie róbcie tego, bo jest ryzyko, że ktoś przechwyci wasze dane. Po prostu tego nie róbcie. Jeżeli macie to robić, wyłączę Wi-Fi, połączę się przez waszą sieć komórkową. Czy to jest bezpieczne? Ciężko na razie określić, ale myślę, że bezpieczniejsze niż przez publiczne sieci Wi-Fi. Nie? A statystyki mówią, że sprzęt służbowy bardziej chronimy niż nasz prywatny, a moim zdaniem to jest ogromny błąd. Bo faktycznie, jeżeli na służbowym sprzęcie się będzie włam, to wtedy ma pracodawca problem, a jeżeli na naszym prywatnym, to tylko my mamy problem. Dokładnie. Więc zabezpieczajmy się przed włamaniami. I tym dokładnie optymistycznym akcentem chciałbym Państwa zaprosić na nasze drugie konto, gdzie na Spotify, chociaż chyba ostatnio tam, nie wiem, czy Grzegorzu, ja nie mam dostępu dalej, więc... Aha, nie możesz tam, bo dobra, ja nie wiedziałam, bo nie napisałeś nic, że nie miałeś dostępu, więc ja tam nie wiem. Dobra, także to wrzucę dwa z rzędu. W takim układzie. 2 albo 3 nawet już będzie trzeba. Nie, w sumie chyba wrzucałem 2. No, sprawdzę. Tak, czy sprawdzę. Zapraszamy na Spotify i sprawdźcie sobie Państwo, pod spodem mamy do naszych sociali, mamy linki do naszego Discorda, na którym chętnie udzielimy odpowiedzi, chociaż wiem, że ludzie czasem piszą i czekają trochę. Znaczy wiesz co, ja ostatnio mam niby mam powiadomienia. Rozbudujemy trochę tą platformę, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że znaczy jest na to potencjał dość sporo, bo jest duża ilość modów. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo, mówił Jarząbek. No dokładnie, ja powiem tak, ja widzę nawet teraz jakieś powiadomienie, przyszło mi z... aha, to Bartek pisał. Dobra, no to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłego wszystkiego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!